Cześć, siemano ziomeczki, z tej strony Ferti, witam was ponownie w grze LEGO Piraci z Karaibów. Dzisiaj kontynuujemy sobie naszą przygodę w epizodzie Skrzynia Marlaka, rozdział, który to mamy, czwarty, Isla Crocus. A rozdział piąty? A jeszcze nazwa nieodblokowana, no niestety, dobra, zajmijmy się czwórką, tryb fabularny. Nie, znowu jakaś wysepka, znowu będzie wesoło? Tak jest, pewnie bar, no oczywiście. Jack, gdzie ty spędzasz inne wolne chwile? Chyba coś jego sprzęt nie działa. Bang, ona cię rozpoznała. Czyli na niej kompas działa w tym momencie, a Jack ma jakieś chwilowe problemy, nie wiem. Niuch, niuch. Bęk z baru, jesteśmy w ogóle gdzieś nie z dupy w innym miejscu. Oj, hardware też zawiódł. Soft w ogóle. Co my mamy zrobić? Mamy 4 skrzynie skarbów do odkopania. Znajdźmy więc właśnie ten przedmiot, który jest tutaj. W sumie najważniejszy chyba do czynności, którą muszę zrobić. Czyli muszę znaleźć je najpierw, a później wykopać banan. Cyk, 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 cyk. Tamtemu ziomkowi trzeba dać banana, bo inaczej kurczę pierdolę nie robię. No tak. Co tu tutaj kopiemy? Nie, jest banan. Aż biegniemy z bananem, masz, masz, masz. Trzymaj. Super, już pracujesz dla mnie. Serio, popływamy sobie łódką. Czekaj, a ja chcę, patrzcie, ja chcę tą monetę. Nurkuj, Jack. Dobra, nieważne zresztą. Wyskocz, na którym przycisku się nurkuje, łódź nam popłynęła. Tam później rekiny się już bawią. Więc nie, ja się w to nie bawię. Po co nam tam łódź jest, ziomeczki? Gdzie mam płynąć? Chyba, że tylko wyłącznie dlatego, żeby pozbierać sobie... Ci jak głupi za mną pływają. Oj, oj. Pozbierać monety chyba wyłącznie dlatego. Chyba, że tam dalej. Wróć, umiesz Jack pływać. Jack, jak ty pływasz, Sparrow? Kurde, kto cię tego uczył? Nie, tam łódź zawróciła sama kompletnie, ja nic nie zrobiłem. Dobra, nieważne, to później. Zimna kąpiel. Zajmijmy się tymi skrzyniami, bo kurczę, ja biegam jak pojebany lekko, a nic nie robię. Super. Małpy. Oj, spoko, spoko. Co ty potrzebujesz, ziomek? Nieważne. X. Znajdźmy, załóżmy tę pierwszą skrzynię. Bang, bang, bang. Tutaj, tak? No to kopiemy. I co w niej jest? Otwórz to. Potraficie to otworzyć w jakiś sposób? Jest parasol. Do czego ci dosłuży, koleś? Masz. Tak, już, fajnie, super. Zadowolony? Blondynek. Zanurkuj, Jack, bo tam mamy... No nurkuj! No kurczę, dlaczego teraz ten przycisk nie działa? No jeju, serio? Tu nie wolno nurkować. Tak to zbiorę. Zbieraj to. No o właśnie. Dobra. Zajmijmy się kolejną rzeczą. Druga. Oj, udani są ci ziomkowie. Ten ucieka przed małpami. Tamten sobie, nie wiem, korzysta ze słoneczka, trzymając przy okazji parasol. Czy jest w ogóle mindfuck? Aha.
A dlaczego to się tak teraz tu stało? Ktoś mi wytłumaczy? W jeden prosty, racjonalny, kurwa, sposób. No to dobra, no to nie ta, tylko ta. Gdzie będę musiał iść? Będę musiał iść tam. W inne miejsce. Jap. Kopiemy, Jack. What? No i co to nam to dało? Aha. Spoko. Super, jestem ciut zdziwiony. Nie wiem po co nam to było jeszcze przy okazji dodatku, kurczę, że to zniknęło. Nie, tutaj jest. Jakiś znacznik wyskoczył gdzieś? Gdzie mam z tym iść? Ziomek. Patrzcie na to jeszcze raz, nie udało się. Dobra, nieważne. Tak. Musimy coś otrzymać takiego, że bez problemu będziemy mogli się przedostać tam przez to bagno cholerne, które nam aktualnie nie pozwala. Daleko jeszcze? Dawaj ten krzyżyk właśnie. Kwiatki wykopał. Super. Zbieraj to szybciej. Aha. Coś się zwiksowało. Nagięliśmy palmę. Co nam to dało? Musimy to załadować tu do tej wyrzutni. Wątpię w to. Ale niech sobie leży. Podejrzewam, że faktycznie to będziemy musieli załadować i tam przywalić tamto coś. Lecz najpierw, Jack, jest praca dla ciebie. Szkoda, że nie mogę jakoś skakać tutaj. Nie, jeszcze tak. Te małpy już mnie denerwują. Jest. Kopiemy. Są i części. No, coś z tego trzeba zmajstrować. O, to dokładnie chodziło. Tak. I teraz kokosa. To coś musimy zapakować tutaj. Użyć. Boom! Bang, bang. Wystarczy tej zabawy. Co tam jest? Ciekawe, gdzie, co mam z tym zrobić? Możliwe, że... Wiem, mam pomysł. Ale nie tu! Czak. Nie tam! Zabierz jeszcze. Na czym się to celowało? Tutaj. No! Bang? Dobrze to zrobiłem? Raczej wątpię. Co mam zniszczyć? Rozpierdaczyć. Nie tu! Zią! O właśnie. I to się już udało? Raczej nie. O, spoko. O, przedostałem się. Tak, chcesz mnie zjeść? Mam łopatę, mam, super. What the fuck? Mam pomysł, ziomeczki. Musimy pewnie zakręcić ten troszkę, żeby to się przesunęło. O właśnie. I troszkę uszkodzić naszego ziomka, który sobie tam
grasuje, gdzie jest dziewczyna. Ten kaktus, ty nie, ten rak czymś nas rzuca? Nie, wydawało mi się. Dlaczego ona ma tak mało życia? Bum, frajerze. Gin. Patrzcie. Dziewczyna za was wszystko zrobi. I jeszcze. Nie, dziewczyna. Powiedziałem, że dziewczyna wszystko zrobi. To dziewczyna. Czujcie się głupio. Tak. W życiu nie widziałem takich kokosów, ale spoko. Super. Krabus sobie padł. Jak przyjemnie to słyszeć. Tra la 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 la. Bang bang bang. Ziomek, patrzcie, czekaj, zakręca jego głową. Słodkie. Atakuj to. Nie, to co ucieka. Ja tu w sumie nic nie widzę, ziomeczki, teraz. Jo, największa skrzynia. Ja. O, o. Jest Willy kłopot. To jest serducho. Dlaczego wy się ze sobą walczycie? Jaki mindfuck w głowie macie, nie? Co wy robicie? Czak. Kocham cię. Upsi. Mamy mały kłopot. Mały kłopot. Nawiał. Dobra, no biegniemy za Jackiem. Ej, jego nie chcę atakować, no sorry, dlaczego? No dobra, no ale jeśli muszę... On jest dobry. O, dostał. Spoko. To naprawimy? Nawiał, frajer. Dlaczego ja muszę z nim walczyć? Kto to wymyślił? Chciał być Jackiem przecież. Ty masz młotek? Czyli wątpię, no pewnie. Bo po co by nam był potrzebny? Nie, to nam nic nie dało. Musimy tam włożyć takie trybo, żeby cokolwiek się tu ruszyło. A to trybo... Nie wiem, gdzie znaleźć. Tutaj coś jest. Tak, o to chodziło. Wiem, że muszę go tam zanieść. Już to wykminiłem. Tak, serio, serio, serio. Ale daleko. Połóż to tutaj i się zabaw. Jest młotek. Wystarczy, że to puścisz już. Zabierz ten młotek. Super. Uwaga, patrzcie, tak się naprawia w świecie Lego. Skopa, tak. Jep, przejście odblokowane. Co nam to dało? Wyjście do góry, spoko. Idź. Niau, 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 tak, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Siup, fajnie. I co ty teraz możesz tu z... Jest wyjście. Znowu by spadł. Kurczę. Baka, patrzcie. No do góry.
Przywaliłem Jackowi. Spoko, jesteśmy w fajnym miejscu. Bardzo mi się to podoba. No! Do góry. Bang, 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 udało się. Możemy coś podpalić? Ups. Ale będzie boom. Wchodź tam, spoko. Ja lubię takie misje, gdzie trzeba tak właśnie zręcznościowo trochę kminić. To mnie nie przestanie bawić. A po co nam to jest? Nie! Nie, nie, nie. Tak, pewnie dziagać masz farta. A gdybym czasem spadł, to te liany są tak dane mi. A ja nie mam zamiaru spaść. Dobra, kto pierwszy prowadzi cios? Ja! A ci pojadą na tym pewnie diabelskim kole. Ty w grobie wylądowałeś, koleś. Jasne, na pewno. Wow. Wiem, co mam zrobić. Momento. Patrzcie, tak. Wejść do środka teraz chyba jakimś... Co mam zrobić? Widzicie jakieś wejście do środka, którym bym mógł wejść? Bo ja nie bardzo. Przejechało mnie to. Co mam zrobić? Nie wiem, co atakować. W sumie. Dobra, pomyślmy chwilę. O, udało się. Ale Jack ma życia teraz. I ale kręciołek, nie? Mega, co się dzieje? Przejedziemy go? Serio, biednego? Nie, znowu wpadł. Czekajcie, jak to teraz zrobić? Ej, ale śmiech na sali, nie? Kurde. Jego nogi muszę utrzymać. Patrzcie, zrobimy to tak. Uwaga. Dawaj jego nogi. Teraz zmiana członka drużyny. Zamień się na tamtego. Bijemy się. Znowu dostał kręciołka, uwaga. Znowu ucieka po tym znanym świniaku, nie no serio. Dobra. Jest? Dobra, teraz przynajmniej wiem, co mam robić, nie? Zamieńmy, no, zamieniaj. Change gry. Bęk, jeszcze dwa razy. Nie, teraz wyszedł na górę. Bij się! Bij się ze mną! Okej, okay. Jack, czekaj na mnie, Załatwił mnie, nie! Tak się tego nie robi. Ja kurczę, nie potrafię. No i dostał, i super. I teraz powinna być jakaś cutscenka. Na to liczyłem. Jak zwykle wielki syf. Tak, wszyscy zginęli, pewnie wszystkich wzięło, tylko Jack został przy skrzyni. A tu jest serducho. Nie, no nie wierzę, serio. Zamknij to. A klucz wyrzuć. Ja chcę być Jackiem. Sorry, ziomeczki, za ten przeskok, ale jest to spowodowane tym, że zabrakło mi miejsca na partycji, na której nagrywam.
Więc mimo tej małej wpadki lecimy dalej. Muszę tutaj, widzę, zabić wszystkich 5 ziomków. Już 3 z nich załatwiłem. Jeszcze 4, tak. Dobra, ale gdzie jest 5? Szukamy 5. Ble, 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 ble. Nie bijemy swoich. Nie, nie. Tylko tych niebieskich zgredów. W czapkach smurfów. A nie, sorry, smurfy mają białe czapki, białe czapy, białe czapy. Te klocki, one tak skaczą. Co ich mogę poskładać? Nie wiem, gdzie jest 5? 5 koleś. Szukam 5 ziomka. O, tam, za tą palmą. Dobrze go widzę? Tak, zabij najpierw palmę, a później jego. O, bang. Dobra, teraz możemy już spokojnie wracać. Właśnie. Jack, on nam coś skroił. Zanim... O kurcze. A on jest sprytny. Wykminił to, ale teraz złap to serducho, o właśnie. Dobra ziomeczki, takim sposobem Isla Crookies poziom został ukończony. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie oczywiście zostawić soczystej łapy w górę. I tyle, zapraszam was jeszcze na mój fanpage na Facebooku. I tyle, widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się gorąco, pa pa.